Kiedy w ubiegłym miesiącu przy ulicy Żywieckiej 25 klucze do mieszkań odebrali lokatorzy najnowszego wybudowanego tam budynku, wszyscy pytali o to, kiedy powstaną kolejne. I właściwie można powiedzieć, że już są. Jak na razie w planach, ale już wkrótce fizycznie w Kończycach. W zabrzeńskim ratuszu podpisano umowę na budowę następnych 3 obiektów na osiedlu przy ulicy Żywieckiej. Powstało przepiękne osiedle, gdzie ludzie dobrze się czują. No myślę, że te 3 budynki, które w tej chwili finalizować będziemy, dopełniają tego osiedla. Dzięki wartej ponad 12 milionów złotych inwestycji powstanie 36 nowych lokali. Ich łączna powierzchnia mieszkaniowa ma wynieść blisko 2200 metrów kwadratowych. Konwencja TBS-u w Zabrzu sprawdza się bardzo. Powiem szczerze, że jeszcze nie kończymy inwestycji, a już właściwie mieszkania są rozdysponowane. Z czego się bardzo cieszymy, bo to pokazuje, że szczególnie młodzi ludzie, ludzie, którzy są na początku swojej drogi i zawodowej, i rozwojowej, są bardzo zainteresowani tego typu budownictwem. Nigdy nie mieliśmy problemu z naborem najemców po wybudowaniu, czy w trakcie już budowy, bo zresztą tak to realizujemy, że w trakcie budowy już przyjmujemy zgłoszenia, wnioski i podpisujemy umowy z najemcami przyszłymi. Jest na pewno jakaś tam rotacja, przed samym zasiedleniem część osób się wycofuje, ale momentalnie w to miejsce wchodzą nowe. W pierwszym 3-kondygnacyjnym budynku powstanie 16 mieszkań 2- i 3-pokojowych. W pozostałych 2 obiektach po 10 lokali, także 2- i 3-pokojowych. Zgodnie z projektem na poziomie parteru oprócz lokali mieszkalnych przewidziano pomieszczenia techniczno-gospodarcze. Za realizację zadania będzie odpowiadała firma Hresa. Nie jest to dla nas mały projekt, nie jest to dla nas duży projekt, jest to powiedzmy taki uśredniony. Prace już są, że tak powiem, wczęte. Teren budowy mamy ogrodzony, gdzieś tam jakieś prace przygotowawcze, logistyczne na zaplecze tej budowy już zostały podjęte. No, po dniu dzisiejszym prawdopodobnie rzucimy większe siły robocze, które w przyszłym tygodniu już zasilą tą budowę. Mamy troszkę utrudniony temat z powodu pory roku, jaką żeśmy podpisali tą umowę. Aczkolwiek zaplecze, którym dysponujemy, jesteśmy w stanie nawet w tym okresie w miarę rozsądnie, w miarę logistycznie i czasowo przyspieszyć wyjście z ziemi, bo to zawsze jest ten główny pierwszy problem. Rozbudowa osiedla realizowana jest dzięki udziałowi finansowemu miasta Zabrze, finansowaniu zwrotnemu z Banku Gospodarstwa Krajowego, partycypacji przyszłych lokatorów oraz Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Zakończenie zadania planowane jest na 3 kwartał przyszłego roku.